to jest po prostu niemożliwe. Złota obrączka. Złota obrączka. Poczekaj, coś jest tu napisane. Ja pierdzielę. Poczekaj, ale jaka wielka. Ale zaczekaj, po środka pewnie się błyszczy. Jak psu jajca. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. We wsi Olbrachtowo w 1879 roku znaleziono worek złotych monet pochodzących z X i XI wieku. Taką właśnie informację wyczytałem w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. Informacja ta od paru dni nie daje mi spokoju. Informacja o tym skarbie. Przeszukałem wszystkie możliwe źródła w internecie. Próbowałem też na stronach zagranicznych zasięgnąć informacji. Nie ma nic. Popytałem znajomych, nikt nic nie wie. W związku z tym, że jest to mega ciekawa informacja, warto ją sprawdzić i właśnie tak zrobię. Jestem trochę podziębiony i pewnie Ewelinka nie będzie chciała mnie puścić. Będę musiał czmychnąć na pola w okolicach Olbrachtowa wcześnie rano, jak Ewelinka jeszcze będzie spała. Budzę się rano, nie ma Krzyśka. Kawka zrobiona, co najważniejsze, w kominku napalił. Sobie myślę, kurde, coś się za mocno podlizuje i zostawię mi karteczkę. Zaraz wam przeczytam, co napisał. Kochanie, kawka zrobiona dla ciebie, śniadanko musisz zjeść sama. Jadę tropić ślady skarbów mu się zachciało. Ślady skarbów złotych monet z Olbrachtowa, jak się wyśpisz, to wbijaj do mnie. No jak już mnie tak prosi, to chyba będę musiała jechać, bo znając go i jego szczęście, to nic nie znajdzie. A ja mu te szczęście przyniosę. Podekscytowany, uzbrojony wykrywacz metali, ruszam na poszukiwania, mając nadzieję, że uda mi się znaleźć trop ukrytego skarbu złotych monet. Wieś, w której będę prowadzić poszukiwania, założona została przez kapitułę pomezańską w 1312 roku. Ulokowana została obok jeziora Gaudy. W Olbrachtowie funkcjonował młyn wodny, karczma i kościół, który zachował się do dnia dzisiejszego. W okolicy wsi Olbrachtowo przybiegały szlaki handlowe, regularnie wykorzystywane przez kupców, co sprawia, że pola, na których będę prowadził poszukiwania, mogą skrywać dodatkowo liczne skarby zgubione lub ukryte na przestrzeni setek lat. Otwarcie poszukiwań to guzik. Guzik od bielizny. Kolejny sygnał to już coś poważniejszego? Nie, kolejny guzik. I kolejny guzik. Tutaj w tej bryłce jest jakiś poważniejszy sygnał. On mi wypadł już z tej bryłki. Zobaczcie, tutaj już teraz jest coś ciekawszego. Tak teraz spoglądam kątem oka. Miedziana moneta z cesarstwa niemieckiego, ale w opłakanym stanie. Zobaczcie zresztą sami. Coś tu przebija, ale ciężko mi jest się do końca odnieść. Zwróćcie uwagę sami, może wam coś przyjdzie na myśl. Napiszcie to w komentarzu. W miejscu, gdzie obecnie prowadzę poszukiwania, jeszcze nie tak dawno była łąka. Obecnie właściciel pola przetalerzował i przerzucił ziemię. Uformowały się takie duże muldy, które utrudniają poszukiwania. W tej bryłce jest sygnał. Zaraz zobaczymy, co to jest. Tutaj jest gdzieś. O, i jest. Jest. Już wam pokazuję. Fragment psiego nieśmiertelnika, sygnowany Rosenberg, czyli susz, i data 1906. Szkoda, że niekompletny, ale jest to jakieś świadectwo historii i informacja dla mnie, że na tym polu coś można znaleźć. A tuż obok psiego identyfikatora, zobaczcie, Druga wojna światowa. Gwiazdka na pagony niemieckiego oficera, niemieckiego Wehrmachtu. A tym razem w
fragment takiej podkówki, bo takie mam skojarzenie. Jest podkówka, to liczę, że będę miał jakieś tutaj szczęście. Zmuszony jestem zmienić pole. Na tym polu, którym prowadziłem poszukiwania, jest niesamowity przeciąg. Przy temperaturze 2 stopni odczucie zimna jest duże i po prostu nie paraliżuje. Chcę uniknąć przeziębienia, zmieniam miejsce, ale zmieniam miejsce po prostu na sąsiednie pole, które usytuowane jest za lasem. Taki maleńki guziczek, a dawał sygnał jak jakiś potężnie duży przedmiot. Już pierwsza myśl, jaka mnie nastała, to że jakiś kapsel aluminiowy odwódki, a to nie, zobaczcie, przedwojenny kapsel, który zamykał butelkę po wodzie mineralnej. Nawet ładny stan zachowania. Kuele. O, przyjrzyjcie się jeszcze z bliska, jak on wygląda i jakie ma napisy. Kolejny potężny sygnał, a tym razem kulka od muszkietu, ołowiana kulka. Tak się przyglądam kolejnej znajdźce. Myślałem, że to guzik napoleoński, a to guzik z brązu arsenowego. A było blisko. Przyszedł właśnie ten czas, żeby poprawić ustawienia wykrywaczu metali, żeby sięgał głębiej i żeby był bardziej skuteczny tutaj na tym rżysku. I dotarła w końcu do nas Ewelinka i przyniosła ze sobą co? Szczęście. I deszcz. I deszcz. Było zimno, a teraz jest zimno i deszczowo. Nie przesadzaj, no. Stopro nie jest. No. Jest, ma sygnał od razu. I to dwa. O, pani, czyżby to było to złoto? Chyba, że coś przepowie. O Jezu. Z naszego skarbu. Co? Oj, tu pewnie będzie ten. Będziesz musiała mi oddać moją łopatę i moje rękawice, a ja twoje. Co? Nie wiem. Zaraz się czyżby ukaże. Pierwszy sygnał i już sukces? Zawsze mam sukces. Co? Na śmieci. Ale tu jeszcze, to pewnie rozpołowiłam. Tak. Machnium? Machnium, bo machnium. To moje. I możesz mi dać te ciepłe rękawiczki. Zimowe. Dbają me dłonie. Oh. Nie będę mogła palcami ruszyć. Przybiegłem, bo były okrzyki radości. Co to za okrzyki? O kur! Na bogato. Nie mogę sobie poradzić, takie mam testy. Złoto? Poczekaj, czekałam na ciebie, żeby to sprawdzić. Patrz, ja świeci. Przyjechała i system rozwaliła. Weź. Ja no tutaj. Mówiłam ci, że ja mam szczęście. Ja w tym wietrze tutaj i w tym zimie chodzę, rzeźbię jakieś guziki i. Czekaj. Nie, no to jest po prostu niemożliwe. Złota obrączka. Złota obrączka. Poczekaj, coś jest tu napisane. Ja pierdzielę. Poczekaj, ale jaka wielka. Pokaż. Med double. Jak?
Med double. Tak jest napisane, ale zobacz, jak środka ładnie się błyszczy. Jak psu jajca. A może nagrasz to, co jest tu napisane? A to może jest jakiś ten... podróbka? Med double? To nie kojarzy. Może i złapiemy. Double to czyli a weź spróbuj z dwóch tych. A spróbuj weź. Zobacz, czy to jest taka aż przybrudzona, czy to jest taki nalot. To może pozłacana tylko. Na pewno jest z dwóch... nie wiem, jak to nazwać. Double. Stopów? O, z dwóch stopów jest zrobiona. A skąd ty to wiesz? No tak, tak myślę, tak uważam. No bo zobacz, z jednej strony jaka jest, a z drugiej zobacz, jak się ładnie świeci. Oj, od środka. Daj ją chociaż powąchać, dotknąć, żebym się zaraził. Mówimy o worku złotych monet w tej miejscowości. Wychodzi złoto, ale... Może i będzie złota. Spójrzcie. Ale to jest chyba złocona, to nie jest złota. A od środka? No ale to jest złocona i złoce nie zeszło, tak mi się wydaje. Od środka nie zeszło, zobacz jak ładnie. Nie no, aj, patrz, chcę iść do właściciela. Szukaj, tu jest. Do właściciela chcę iść. Kurna, felek. Widzisz? Ach, zazdro. Ja sobie zazdroszczę. W domu ją obczyszczę, poczytam. Który to, drugi, trzeci, czwarty sygnał? O Jezu, nie wiem. Nie liczyłam. Ale super sprawa. Weź, odchodzę po tym polu. Na pewno męska. Polu. Jeszcze pokaż ją tutaj. A, pięknie to wygląda. Radość niesamowita. Po plażach tyle chodzimy i ciężko znaleźć naprawdę złotą obrączkę. A tutaj na polu. Generalnie ja w tym sezonie też znalazłem jedną pozłacaną na polu. Czyli jest po jeden, jeżeli chodzi o złoto. Nie jest tak prosto to trafić. Teraz dużo wyrobów z szajs metalu, takich podróbek. Złota jest robionych i często to się mylimy, że znajdujemy. A to prawdopodobnie coś było pozłacanego, ale to sobie na spokojnie też jeszcze przejrzymy. A ja uciekam, bo ja tam dalej mam sygnał. Krzyk Ewelinki mnie ściągnął. Zobaczymy, co jest u mnie. Ja idę po swoje. Deszcz bardziej zaczyna padać. Poeta. Jak ktoś znajduje złoto, to mu deszcz nie przeszkadza. Tak jest. Dobre. A w moim dołku nie złoto, tylko jagody. Słynna dwuzłotówka z PRL-u, aluminiowa, z wizerunkiem jagód. Jagódki. Prawie jak Eweliny złoto, ale prawie. A prawie robi dużą różnicę. Czyżby odznaka smakołyszy? Tak, albo kolejna złota obrączka. Chciałabym. Wiesz, miejsce bogate historycznie, tu może być wszystko. O. Ładna klamra. Klamreczka. Rozwalasz mnie. Widzisz? No. Na kawałki. Wezmę sobie tutaj z bliska, pokażę. No, ładna klamra. Muszę przyznać, zobaczcie sami. Ja tylko ładne rzeczy znajduję. O, przepraszam, spadłem. Cały czas rzucasz tymi moimi rzeczami, ty chyba z zazdrości, ja nie wiem. No coś ty. No coś. Guzik, guziczek. Już przez chwilę myślałam, że moneta. Ale niestety jest to... Wygląda jak pieniążek okrągły. Guziol. Okrągły guzik. Okrągły. Może za duże mam te rękawiczki. Nie mogę wyciągać nic z tego. Kolejny guziczek. Prawdopodobnie gaciak, nie? Tak się mówi? Od bielizny. Od bielizny. Właśnie tymi guzikami tu rzucali. Ale możesz wziąć, jak mi w bieliznie zabraknie guzików, to będziesz przyszywać. Ale ty nie masz guzików przy bieliznie. Zacznijmy od tego. A jak mi gumki postrzelają, no to wtedy będzie można robić taki zapas. Kiedyś to się przyszywało, zszywało i tak dalej, a dzisiaj się wyrzuca i kupuje nowe. No to u nas tak teraz już nie będzie. Po prostu zbieramy guziki i będziemy je wykorzystywać do naszej bielizny. Tak. A to może być zamknięcie od stanika? No pewnie, że nie. Nie wiesz, jak zamknięcie od stanika wygląda, proszę cię. Nie pamiętam. No widzisz, bo ja bez stanika chodzę. Zawsze ciemno jest.
Dobra, głupoty w głowie, a tu skarby czekają. Czekają. Mnożą się. Nadeszła rozpaczliwa chwila. Rozładowały mi się słuchawki. No ale panel ma też głośnik, także będziemy chodzić na głośniku zewnętrznym. A w międzyczasie mam tutaj sygnał. Zaraz go. No właśnie chciał się pochwalić sygnałem, a tu się coś wyłączyło. Także chwilka i jadziem z sygnałem. Poczekam. O, moneta. O, ID. Od 70. Coś. O, w dołku. Guziczek pewnie. No mówię, rzucali się tymi guzikami tu pewnie. Moneta, widziałam. Gdzieś jest. Już mam tutaj. Moneta. Pięknie by było. Ale tak nie jest, bo to jest... Blaszka? Coś jest. Nie, ale coś... Nie, kawałek blaszki. Ale z zapięciem? Nie, co to... to tam? Aha. Szrot. Takie coś od czegoś. I tak bywa. Trochę śmieszna sytuacja, bo tych guzików mam coraz więcej. Kolejny guziczek. Nie od stanika, jak to Krzysztof mówi. Od gaci? Od gaci, tak. Od gaci. Od bielizny. Gdzieś tutaj. Kolejny guziczek do mojej guzikowej kolekcji. Proszę. Niech przeschnie, jak będzie bo ładnie tak widać. Nie widać. Bo jeszcze cały mokry. Na moich rękawiczkach będzie go widać, bo jaśniejszy. Arsenowy. Guzik. Widzisz. Ty jesteś królowa guzika dzisiaj. Tak. Dobrze, nie królowa złomu jak zawsze. O, sygnał jak dzwon. Albo guzik. Co? Blaszka. Widzisz. Jep. Sygnał potężny. Słuchawki aż się uniosły. Myślałem, że mam co? Pierścionek. Na pierwszy rzut oka. Natomiast to nie jest pierścionek, ale ten sygnał spowodował, że serduszko zaczęło mi mocniej bić. Pyk, pyk. Pyk. Ach, wygląda to tak, o. Cholera wie, co to jest. No co, nic nie mówisz? No bo w sumie to nawet nie wiem, co mogę o tym opowiedzieć, bo nie wiem, co to jest. Byłam w tych krzakach i oczywiście wyobraźnia moja działała. Myślałam, że może jakiś depozycik czy coś w krzaczkach. A ty, ja albo za potrzebą byłaś i historię dorabiasz. No ja dobrze wiesz, ja bym dupy krzaki nie wypijała o takiej porze. Jeszcze kleszcze za skrońce i takie różne. O tej porze już tego nie ma. Ale żaby jeszcze są. No i takie coś no, wracając właśnie do meritum sprawy, nie tam podcieranie tyłka. Prawdopodobnie to od dyszla końskiego może być, ale to tak mi się wydaje. No miałam ci nie być krową złomu, ale już tam no trochę... i co tam w tych krzakach mówisz jeszcze? No nic, uciekłam. Ale wiesz co? Jak stałam tutaj, to tam leży ten korzeń, nie? Ten no kamer. Widzę, no. No taki jasny. Myślałam, że może tam trumna jest. Ja nie wiem, co ja dzisiaj... Już chciałam weź cię wołać. No ale tak podeszłam bodkiem, boczkiem, a to jednak nie. To nie było. Weź tak. Skojarzenie. No. O, miejsce ponure, ale... Ponure, ale coś tam leży generalnie, nie? Nie, to jest kłoda, tylko ten środek taki jasny. A. To już wszystko wiadomo. Wszystko wiadomo. Moja znajdka to guzik. Myślałem, że to moneta. Ewelinka mówi, że może mieć coś ciekawego. Aczkolwiek nie jestem pewna. A. No coś tam ma. Jakąś spinkę, spineczkę. Nie wiem. Co to jest? O. No coś ciekawego. I niech tak zostanie. Niech a tak czy zostanie? To jest coś ciekawego, to ocenicie sami. Nie wiem. Nie znam się. A ty co masz, bo ja nawet nie spojrzałam. No guzik czysty. A, myślałem, że moneta. No to miał być mój guzik. I nastał ten moment, gdzie słońce zaszło za horyzont. I deszcz przestał padać. I deszcz przestał padać, a my musimy zwijać się do domu. Lekkie podsumowanie. Były monety, były guziki, no i była co? Złota obrączka. Tak jest, jednogłośnie. Złota obrączka dzisiaj wygrała. Szukamy złotego
skarbu, a bardziej śladu po tym złotym skarbie, o ile tak to można nazwać, skarb złotych monet znaleziony w Olbrachtowie. Na razie mamy odhaczone dwa pola, o ile tak to można nazwać, bo to zbyt krótki czas, a powierzchnia duża, żeby cokolwiek więcej powiedzieć. Generalnie skarb mógł znaleziony być w każdym miejscu i znaleziony w całości, niekoniecznie wysypała się z niego jakaś moneta. Natomiast my żyjemy tą myślą, że chociaż jedna wypadła z tego wora, no i uda nam się znaleźć, uchowała się. Oczywiście będziemy na te pola wracać. Pola, które leżą nad ciekami wodnymi, nad rozlewiskami, są bardzo ciekawe. Zawsze coś się znajdzie. Pola te dają nam dużo radości w postaci znajdek, ale też dają nam nadzieję na to, że coś ciekawego znajdziemy, takiego regionalnego do naszej Izby Historii Regionu. No i dają nam też możliwość, co najważniejsze, wspólnie spędzania czasu. Śmieję się, bo sobie wyobrażam, że tak idziesz i za chwilę leżysz. Fajne, no lepiej by nie, bo awaria by była kamery, a to była pauza w nagrywaniu. Tymczasem kończymy i jedziemy do domu. Tym razem nie udało nam się znaleźć żadnych śladów po tym skarbie, którego cały czas tropimy. Oczywiście nie odpuszczamy tematu. Nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy. Odpuszczamy czy nie odpuszczamy? Ja nie. Ona nie. Hania nie wie. Nie było. Ale powiem wam tak. Nie ma większego skarbu jak rodzina. I tym akcentem będę kończył z wami dzisiejszy odcinek. Żegnamy się i do następnego odcinka, do następnej akcji z szukaniem skarbu poza domem, a swój skarb mam tu na miejscu w domu. Do zobaczenia! Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.